Siemaneczko, cześć, czołem, witam was wszystkich serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcineczku z Electric Simulator, albo coś podobnie brzmiącej nazwie. Teraz mnie przynajmniej słyszycie. Wiem, ostatnie dwa odcinki były nieme, nie z mojego powodu, teoretycznie, nie z mojego powodu, może nie do końca sprawdziłem. Ale moi drodzy, no tak się stało, że po prostu OBS, nie wiem, teoretycznie pokazywał, że wszystko działa tak jak trzeba, a podczas nagrania się, po wrzuceniu już na ten, się okazało, że jednak nie ma głosu. Ale mam nadzieję, że dzisiaj, moi drodzy, mnie będziecie słyszeć, bo przez ostatnie dwa odcinki się trochę naprodukowałem, pogadałem sobie, a tu dupcia blada. No ale dobra, nieważne. Moi drodzy, jesteśmy w naszym magicznym garażu, mamy poziom reputacji 10, mamy 1044, 1773 dolary. I co? Bierzemy się za kolejną robotę, moi drodzy. Mamy, co mamy tutaj? Tu mamy jakiś czujnik dymu, tu mamy wadliwą myszkę do zrobienia, tu mamy, co mamy? Tu coś mamy, jakieś słuchawki, jakaś płyta graficzna, dźwiękowa. To może tak na rozgrzewkę byśmy sobie wzięli tą myszkę, co? Ile on daje? 250 za to, 350 za to i 300... Dobra, to może to sobie weźmy. W ogóle nie ciągnę, szczotka się nie wraca, stoi w miejscu. Co to? Od dwóch dni wszystko jest takie brudne, ludzie tego nie widzą, tylko dlatego, że po prostu przestaliśmy ich zapraszać. Może pan by po prostu to naprawił. No dobra, naprawmy to. Moi drodzy, idźmy to naprawmy, więc w pierwszej... kolejności zobaczmy, co my tu mamy. Mamy robota, test urządzenia zepsuty, no fajnie, no wiemy, dobra, demontaż, no to demontaż, o, to jest zepsute, a jak ja bym to wymienił, to będzie działało? I teraz sobie zmontujemy to. A, jednak nie. No dobra, nie to nie. Trzeba się brać za robotę, moi drodzy. W takim oto wypadku. Porozkręcajmy te śrubki. Szczotki zdejmijmy, to zdejmijmy. Odkręćmy sobie to, tak na biegu. O. Coś jeszcze możemy tu zdjąć. Nie. Gdzieś jeszcze śrubka jakaś została. O, tu została śrubka jedna, dobra. Tu nie ma. Kółka, no i co? Jak dalej to zdemontować? Górę trzeba zdjąć. No i dobra, i co my mamy dalej? Może byśmy potestowali co nieco. No, to sobie potestowali. Se potestowali. No dobra, rozepnijmy wszystko, co możemy tu porozpinać. Ale tu już porzewiałe, tu już porzewiałe. Jasny gwint. Co tu się dzieje? Potrzebujesz lutownicy. Gdzie jest moja lutownica? To jest moja lutownica. Wylutujmy to. Dobra, może teraz tak, zróbmy sobie, moi drodzy, tak, powsikajmy wszystkie zerdzewiałe śrubki, żeby nam się to łatwiej odkręcało. Tu jest tego dość sporo, tych śrubek porzewiałych, a tam nie sięgnę, ale tu sięgnę. O, tu. Czemu tego nie sięgnę? Coś jeszcze mogę tu tak z góry psiknąć? Chyba nie bardzo. Ale możemy tak, zdjąć tą obudowę najpierw. O! To też możemy już odkręcić. Co jeszcze możemy tak sięgnąć, tak
z wierzchu. Może te guziczki. Okej, okay, o, teraz tu już popsikać trzeba byłoby, bo tego nie odkręcimy. O, i tu można byłoby to też odkręcić. Okej, okay. Tu nie wiem co to jest, ale odkręcimy. To jest jakiś silnik. Tu mamy to nieodpięte jeszcze. Czemu tego zdjąć nie możemy? Bo jest nieodkręcone. I co jeszcze? Dobra, bateria najpierw. Sięgniemy tu, nie sięgniemy. Kurde, miało być tak... O, tu śrubka, dobra. Ale nie mogę tego odkręcić. Why? Tu... Wylutujmy to. Może teraz psiknijmy sobie tu. Jak to jest tak mocno zakurzone. O, dobra, to mamy, tu mamy, to mamy, tu mamy. Należałoby to jeszcze jakoś zdemontować, tylko teraz pytanie jak? Z tej strony raczej już nic nie wyciągniemy, ale tu możemy to jeszcze pewnie wylutować, więc sobie wylutujmy od razu. Tak samo sobie odkręćmy już to. Okej, okay, dobra, to. No i to trzeba byłoby zdjąć, tylko zapewne to trzeba wylutować. O, i teraz można to zdjąć, to jeszcze wylutujmy to. Wylutujmy to. Co jeszcze możemy wylutować? Chyba nic, ale możemy psikać dalej. No to psikajmy. Popsikajmy, tylko ja nie wiem, czy to jest sens, żebym sprawny, nieznany. Zbadaj. Zepsuty silnik, dobra. Zbadaj. Zepsuty. Czujnik, badaj. Sprawny. Czy ja chcę tu jeszcze coś... Można byłoby tu miernikiem coś pomierzyć, ale ja wiem, czy to jest sens. No dobra. Powykręcajmy to, co możemy. Pewnie trzeba będzie to... A nie, nie trzeba będzie. No to elegancko. Dobra, tu jeszcze gdzieś śrubki były. O, pyk. Tu mamy jakąś płytę. To płytę zaraz sobie też weźmiemy. Odłączymy. O. Tak na biegu sobie zrobimy, moi drodzy, szybko to. Czy możemy to wyciągnąć teraz? Nie, bo tu jest nierozłączone. I to jeszcze. O! No i to. I tu jest filtr jakiś zapewne. O! No tu trzeba psiknąć. Wykręcić. I teraz zobaczyć, co mam. Płyta główna, moi drodzy. Nieznana. Nieznana, dobra, miernik. Sprawny. Zbadajmy te wszystkie elementy. Bo może się okazać, że
jednak coś tu jest jeszcze na tej płycie głównej, może coś zepsutego i trzeba będzie to wylutować. O. Czyli płyta główna jest sprawna. No dobra, no jak to jest sprawne, to wiemy, co mamy do wymiany, moi drodzy. Tu jeszcze silnik nie mam. Silnik też zepsuty, czyli co, same silniki są zepsute, na to wychodzi. A jeszcze mam płytkę drukowana. Płytkę drukowaną zbadajmy. Dobra, płytka drukowana sprawna. Obwód przycisku. On to na pewno sprawny jest. Dobra. Dobra, to wymieńmy silnik jeden. Silnik dół wymieńmy oczywiście. Wymieńmy to. I chyba to by było na tyle, nie? No dobra, no to co? Montujemy, moi drodzy. Montujemy, zabawa. Zabawa. Śrubokrętak. Bo później ja nie będę wiedział, co jest z czym. To może lepiej zróbmy to po kolei, nie? Mamy to zbadane. To jest git malina. Ok. Tu mamy silnik. Zaraz trzeba będzie wlutować. To od razu wrzućmy ten drugi silnik. Ok, tu weźmy jeden silnik, drugi silnik. Tylko żeby tam zaraz nam tu 100 milionów śrubek nie zostało. To dokręćmy. Żeby to miało jakieś ręce i nogi, nie? Osłona szczotki sprawna. No dobra, dajmy tu osłonę szczotki. Tu ją też dokręćmy. Zaraz będziemy montować kabelki jakieś, nie? Co to jest? To jest bateryjka. Dobra, tu jeszcze ten silnik też trzeba wkręcić. Ok, płytka. Dobra, płytka podłączona. I to podłączone. Okidoki. Teraz tak, tu trzeba byłoby to wlutować. O. I to podłączyć. Dobra, teraz tak, może wlutujmy sobie tutaj elementy 2. O, aż tak daleko. Dobra. Okidoki, teraz to samo trzeba byłoby tu zrobić. Kliknijmy wejść w interakcję. Dobra, to zaraz. Teraz tak, to. Ten kabelek tu. Okidoki, teraz tak, ten kabelek tu. I tu musimy znowu wlutować to, tak? Okidoki, to lutujemy, moi drodzy. Jeden, drugi, dobra, czyli to połączone, to połączone, to połączone, to połączone, to połączone. Dobra, brakuje nam jednego. Dobra, czyli tu już mamy git malina, nie? Jakoś tak. Dobra, dokręćmy. Myślę, że to powinno... Tam jest śrubka. Myślę, że to powinno zadziałać. Tym razem. No ale to... A, tu jeszcze trzeba wlutować od spodu te... Do tego, do czujnika tutaj. Dobra, dobra. Lutownica. I tu trzeba dopiąć. Ok. Teraz tu jeszcze to. To będzie tam do czujnika. Ok. To by było chyba na tyle, nie? To dopniemy, ok, i teraz możemy sobie to poskręcać wszystko, więc myślę, że to nie powinno nam stanowić jakiegoś większego problemu, ale jak to mówią, może się różnie okazać, nie?
Co nam zostało? Szczotki, 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 szczotki. No i dobra, czy my mamy coś tu jeszcze do zrobienia? Coś jeszcze nie przekręciłem na stówę. Tu jest nieprzykręcone. To i tu nie jest przykręcone. Dobra. Szczotka, szczotka, szczotka główna, górna obudowa. Gdzieś śrubek mi brakuje. Ale jazda, co? Czekaj, 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 czekaj. Tu mamy raz, dwa. To jest podłączone, to jest podłączone. To jest podłączone. Nie wiem, czy tu jeszcze wlutowywać czegoś nie trzeba było, ale chyba nie. Tu jest podłączone, tu jest podłączone, tu jest zalutowane, tu jest zalutowane. No i co teraz? Czegoś nie mam, czegoś nie zrobiłem. Nie w tej kolejności, jakbym chciał. Dobra, już chyba wiem. Płytki nie dokręciłem. Płytki nie dokręciłem, ona nie może być luźna. No i co? Tylko na trzy śrubki? Na pewno? Wydaje mi się, że nie, ale... Nie no, musi być jeszcze jedna. Tylko teraz jak to trafić w to? Tu mamy cztery. Lód sprawny, no dobra no. O, teraz kabelek, właśnie. Teraz tak, tu guziki sprawne. Dobra, jedna szczotka, druga szczotka, tu, tu. I powinno być dobrze. Ale zaraz się przekonamy, moi drodzy, czy to faktycznie tak jest, żebym... Czy się nadaje na elektronika, tak? Nie elektryka, tylko elektronika, bo tutaj... Korzystając z tych części, też bym powiedział, że to bardziej wchodzi pod elektronikę, a nie pod elektrykę. O! O, jak działa, sprawnie. Dobra, wysyłamy go, odeślij przednio, to zarobiliśmy parę groszy, moi drodzy. Cieszy mnie to niezmiernie. Zajęło nam to 17 minut, albo i mniej. No i dobra, teraz mamy tak, dom bez lamp, albo miłośnik roślinności. O! O, potrzebuję twojej pomocy. Widzisz, jestem ogromnym fanem roślinności. Serio, kocham te małe krzaki, ale niestety muszę zachować to w tajemnicy. Wszyscy myślą, że jestem twardym gościem, więc wolę ukryć swoją miękką stronę. No ale w piwnicy nic nie chce mi rosnąć. Zamontujesz mi takie lampy, które naświetlają moje szanżerówki, gdzieś znajdziesz. O, to już zadbałam. No to dobra, sugerowane przedmioty. Co my mamy? Przewód elektryczny mamy. A tego nie mamy, tych lamp. Dobra, to dajmy do koszyka. Kupmy. Ok. Teraz wróćmy do poczty. Ty, ale to lipa. To lipa, bo ja za 260 zapłaciłem za 4 lampy, a on chce, kurde, 300 mi dać. Ty, dziadu, ty. No ale dobra, niech ci będzie, zobaczymy. Mamy lampę. Jedźmy, moi drodzy. Jedźmy na zlecenie, zobaczymy co tu nasz ten, co on tam za jakieś roślinki hoduje. Bo ja już podejrzewam, że ja wiem co on tam podejrzewa. O kurde, ale ja nie mam światła, ty. Albo i mam latarkę, jak to była ta latarka? Tu. Dobra, mamy latarkę. To nie wydaje się podejrzane. Tajne przejście, widzieliście? Tajne przejście. Co on tu za roślinki? Dobra. Jedna lampa, druga lampa, trzecia lampa, cztery lampy. Mamy podłączone, tak? W teorii. Żarówki grzewcze. Żarówki trzeba gdzieś znaleźć. Ja no nie wytrzymuję. A ty, cwaniaczku. A ty, cwaniaczku. Patrzcie, pod roślinkami. Sobie wymyślę.
Dobra, jedna żarówka jest. Druga. Okej. Trzecia. No, dziad. Wymyślił sobie, co? Myślałem, że on naprawdę coś fajnego będzie hodował, a tu kurde tylko jakieś chwasty. Włącz lampy. Dobra, włącz lampy. Włącz lampę, jak ja mam to włączyć? Ja wiem jak. Trzeba prąd pociągnąć, no dobra. Wyłączmy bezpiecznik. Tryb kabla. I teraz tak, tryb kabla musi być. Dobra. Dwójeczka. I teraz tak, on tu potrzebuje, tu. I teraz tak, czy można to podłączyć? Można jakoś podłączyć, no dobra. Trochę w ciemnościach, ale... I on ma te żarówki, kurczę. Śmisznie to będzie, ale dobra, niech to będzie. Hop. Teraz pytanie, czy to zadziała? Niekoniecznie musi A jednak zadziałało. A to nie trzeba było dalej tego pociągnąć jakoś tak ładnie? No dobra, no szybko poszło. Co to on za chwasty jakieś tutaj ma? To nie wydaje się, żeby to były jakieś takie fajne, a liczyłem naprawdę, że może sobie uszczupnę troszeczkę. No ale dobra, jak nie, to nie. Wracamy do biura, moi drodzy. To było bardzo szybkie zadanie, szybsze niż naprawa odkurzacza, nawet bym powiedział. No ale trudno, no. I nie wiem, czy ja na tym zarobiłem, ale zaraz zobaczymy. Chyba nie zarobiłem za wiele. Bo lampy kupiłem. No właśnie, no właśnie. Olać go dziada. Nie, to nie. Dobra, jedźmy jeszcze, jak już tak wiadomość. Wiadomość, wartista, sztuka przewodzenia. Ahoj, kupiłem działkę niedaleko ciebie. Miałem wizję, elektryczność wszędzie. Zrobiłem na szybko kilka rzeczy. Tak, to jest to jedna i ostateczna wystawa elektryczna. Nazwę ją sztuka sztuką przewodzenia. Potrzebuję tylko, żeby eksponaty faktycznie przewodziły prąd i żeby działały. Pomożesz mi w moim artystycznym przedsięwzięciu. No może. A ty? Czekaj, ten co potrzebuje. O kurde, ten to dużo potrzebuje. Jasne, ale on płaci 800. Ale patrzcie, 200, 300, 500, 600, 700. Kurde. A ten? Ten płaci 400. O, ten jest lepszy. Coś potrzebujemy. To potrzebujemy. To potrzebujemy i to... Dobra, dodaj do koszyka. Kup wszystko za 129. Dziękuję. Kurde, nie to. I akceptujmy jego. Tak? To miałem kupić? Wszystko mam, dobra. Jedźmy do niego. Zobaczymy, co on tam za sztuki prowadzi jakieś magiczne. Się okaże za chwilę. Co kolega ma tam? Podłącz elementy do prądu 04, włącz elementy 04. No dobra, tu mamy jedną sztukę. To może się... Czekajcie, tą latarkę wyłączę, bo mamy dzień. Włączmy tylko tryb. Co on tu potrzebuje? Tu potrzebuje czegoś. Proszę bardzo, rzeźbę do prądu potrzebuje. Okej, tu mamy jedną. Tu mamy jakąś rzeźbę drugą. Podłącz elementy do prądu. Dobra, może sztuka kabla. Włącz system kładzenia kabli. A to ja... Miernik jakiś. To też potrzebujesz? Czekajcie, ile on potrzebuje. Tu będzie raz. Tu będzie dwa. Podłącz kabel do prądu. Oj, ha. Gdzie masz ten kabel? A, nie masz kabla.
Skurkowanie. Dobra, gdzie on ma tu jakiś prąd? Tu jest tylko jakiś prąd. On tu ma prąd. A gdzie masz jakąś skrzyneczkę? Bezpiecznikową. Aaa, taki cwańcyk, żeś se wymyślił. No dobra. Pyk. Jak ja bym gniazdka chciał zamontować na przykład. Ale oprócz gniazdek to ja muszę mieć jeszcze puszki. Mam puszki. Dobra. To potrzebujemy puszki, moi drodzy. Dobra, mamy puszkę jedną. Ile tu mamy? To tu zrobimy gdzieś drugą puszkę. Okidoki. Dobra, trzecią puszkę. Masz czwartą. Bo ja to źle zrobiłem. Ale dobra. Teraz zobaczmy tak. Mamy dwa podwójne gniazdka. To ja sobie te podwójne gniazdka to ja sobie tu podłączę. O! Tu będzie gniazdko podwójne, bo tu podłączymy... Nie wiem, czy to jest obraz, czy nie. Nieważne. Tu na pewno będzie potrzebne podwójne gniazdko. Tak jest. Teraz tutaj wrzućmy sobie pojedyncze gniazdka. Czyli tak, tu mamy puszencję. Proszę bardzo. I tu mamy puszencję. No i teraz by należało pociągnąć prąd. Gdzie ta skrzynka była? Ile mamy bezpieczników? Może jednak tą latarkę zapalę? Okej, dobra, to teraz tak. Puszki nam... Co ja zrobiłem? Zapaliłem światło. Puszki nam już tutaj nie będą potrzebne. O, mamy trzy jakieś lampy. Ale kable by nam się przydały. I teraz tak, jakbyśmy sobie wzięli jakiegoś kabla, na przykład pociągnęli... Stąd. I teraz tak. No dobra, to zróbmy tak. Tędyk. Tędyk na przykład. Tu nikt nie będzie wiedział, że to są kable, prawda? Tędyk. Aha. Tędyk. Załóżmy tędyk. Kąt między kablami jest zepsuty. Jak jest zepsuty, tam pierdzielisz. Tędyk i tu. I mamy. I mamy. Jedno. Dobra. To teraz byśmy pociągnęli punkt wyjścia. Tędyk. 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 Gdzie tu jest wtyczka? Tu jest wtyczka. Tędyk. Tędyk. No i dobra. Czyli tu mamy dwa. Dwa. Teraz trzeba byłoby tu jeszcze pociągnąć kabla, nie? Okej. Teraz tak, pociągniemy z tego, nie? Dobra, coś zepsułem, ale trudno. Gdzie tu jest? O. Tu ma puszkę se zrobiłem. No dobra. No dobra. Tylko tu nie mamy gniazdka. Tam jest gniazdko. Dobra, trudno, jeszcze raz, bo tu mi zanikło zapewne, co? Dobra, załóżmy, że chcemy tu tędyk tak pociągnąć. Jakoś tak,
by to może nie sterczało aż tak za mocno po suficie. I tu pojedziemy sobie w dół. Tu se pojedziemy do... Jest. Jest, moi drodzy. Jedno, drugie, to ta puszka jest niepotrzebna nam, nie? Zabieraj ją. Tak jest. Tu. I teraz czekajcie, bo ja już teraz nie kumam. No dobra. Załóżmy, że teraz gniazdko podwójne weźmy sobie. Rozkręćmy. Aha, to se rozkręcił. Okej. Dobra. A tu nie ma kabla. Mieciu. Tu kabla nie ma. No tak, bo ja podłączyłem tamte. Dobra. Dobra, Houston, spokojnie, damy radę. Tędyk. Gdzie ten kabel jest? Tam jest. Dobra. W razie czego sobie wyprowadzimy go tu. On jest gdzieś tam. Tu. Tu. No i źle. Tu. Tu. Nie można położyć. Jak nie można, jak można? Co wy mnie tu stoicie i gadacie głupoty? Można, ha? Dobra, mamy to, moi drodzy, mamy to. Czyli tu będzie podwójne gniazdko, to jedno, drugie. Łoki doki, dobra, rachu, ciachu i po strachu. Jedyneczka, odpalamy to, bo to... I teraz jak to było? Jak to było? Po lewej stronie, bolec miało być po lewej stronie, czyli tak. Dobra, tu należałoby teraz tak, odkręcić to, odkręcić to, odkręcić. Brązowy miał być tu. Żółty to było chyba uziemienie. Powiedzmy. A niebieski miał być tam. I teraz pytanie, czy dobrze to zmontowałem? Dobra, zaraz się przekonamy, nie? Pójdę prąd włączyć, zobaczymy, czy pierdyknie, czy nie pierdyknie, nie? Dobra. Podłącz kabel do prądu, no, chcę to zrobić. Działa, czy nie działa? Zobacz, czy bezpiecznik jest włączony. No bo... Który tu ma być niewłączony? Ten i ten. Włączę elementy 0 do 4. Bezpiecznik włączony. Działa, moi drodzy. Jedno gniazdko działa. Dobra, jedna rzeźba. Nie wiem, jak, co ona ma tu przedstawiać, ale niech będzie. Ok, czyli tu prąd do tego jest. Dobra, zerknijmy w ogóle, czy mamy tutaj prąd do tych gniazdek. Mamy. Tu mamy. I tu też mamy. Dobra, to tylko... Ale tak, prąd jest do gniazdka, ale gniazdka nie są włączone na bank, co? No właśnie, czyli przewody w puszkach są nieogarnięte. Dobra. Ale to nic, to ogarniemy. To nie stanowi problemu. To my sobie zaraz o tu kicniemy, raz, pyk, gniazdko podwójne machniemy, bo to powinno nam szybko tutaj pójść. Jedną śrubkę, drugą śrubkę, to już wiemy, co mamy robić, czyli tak, raz, dwa, trzy, tutaj wychodzi na to, że prądowy to będzie ten pierwszy. Tu pisze czerwony, a tu pisze brązowy. Coś tu się komuś kolory pokićkały. Żółty to powinien być uziemienie. Dobra, i niebieski. To
powinien być neutralny, albo jakoś tak. Dobra. Podłącz tu do wtyczki jednej i tu podłącz kabel do prądu. No chcę. Co, kabel jest za długi? Nie wierzę, naprawdę. Ale to czekajcie, jak to by było raz, dwa, tu będzie trzy i tu będzie cztery. Dobra, to tamto olewamy. Mamy zrobić cztery, to będę robił cztery, a nie pięć. O, i mam go gdzieś i tak za mało płaci. Tak jest, tak zrobimy, moi drodzy. Dobra, odkręcę śrubkę. Nie, wykręcaj. O nie, wykręcaj. A tu będzie na odwrót. Tu będzie teraz tak, dobra, bo to jest gniazdko na odwrotkę. Gniazdko na odwrotkę, czyli brązowy po prawej. O! A dobrze zapamiętałem, nie? Czyli wasze rady nie idą na marne, moi drodzy. Dobra. Nie skręcam go, niech sobie sam skręca. No i co? A ta instalacja nie potrzebuje prądu. Ja, ta instalacja nie potrzebuje prądu, ale żem dał ciała. Dobra, mi to wtyczkę wyrzucił. Ale żem dał ciała. Koncertowo. Dobra. I tu robimy to samo co tam, czyli tak, śrubeczki, pipeczki. Tu żółty środek i niebieski tu. Postęp w elektryczności, johu, dobra, tam postęp w elektryczności. Dobra, podłączaj go tu, czyli na to wychodzi, że jednak tutaj będę musiał ten oddałeś gniazdko. Musisz odłączyć to urządzenie. Dobra, to czekaj, jak to się odłączało. Dwójka. Nie. Trzeba kable odłączyć w takim razie. Bo to jest bez prądu. Czemu nie mogę tego odłączyć? Bo co? Potrzebuję śrubokręta. No a co? Co ja mam? Już miałem śrubokręta. Co oni mi tu pierdzielą? Dobra. Dawaj te gniazdko. Musisz odłączyć urządzenia. No przecież... Kurde. Rzecz jest odłączone. Kablami mam? Gdzie to? Tylko żebym ja teraz wiedział, które to jest które, nie? To muszę. Ten. Dobra. Jak to się kable teraz odłącza? O. Dobra. Kurde, ale nie to. To miałem odłączyć. Ja. To miałem odłączyć, ej. A to szło. Nawet nie wiem, skąd to szło. Bo ja nie mam gniazdka jednego, nie? Ale mam przedłużacz.
Dobra, słuchajcie. Co ja tu będę kombinował? Dawaj, pyk. To nie potrzebuję. To się świeci. A, czyli to się nie świeci. A czy to ma prąd? To nie ma prądu, zacznijmy od tego. Ale żem dał ciała koncertowo. Tu nie mogę podłączyć nic, ale mogę. Dobra, mam przedłużacz. Dawaj ten przedłużacz tu. Ten przedłużacz chcę podłączyć tu. O, to se podłącz. Tu. To działa, to działa. Proszę bardzo, jest rzeźba, jest to, raz, dwa, trzy. Tu, 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 czyli potrzebujemy jeszcze tutaj dojścia do tego. Zobaczmy, czy tu są kable podłączone. W teorii są podłączone. W teorii. Pyk. 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 Proszę bardzo, moi drodzy. Misja wykonana. Zobaczmy, co on tutaj sobie oświetla. Jakieś dziadostwo. Nie wiadomo co. I on się tu nazywa artystą. W prezencie dostał jedną puszkę. Dobrze, zamknijmy to. Zamknijmy tą skrzynkę, żeby nie było. Piorun niech może być. Piorun może być. To jakaś, nie wiem, lampa solna albo coś innego. Co tu pisze? Spirit. Spirit Edge. Spirit, on spirit tu robi, nie? Oczywiście żartuje, nie? No i tyle, moi drodzy. No i co? Wracamy, wracamy do naszego warsztatu. Czy wróci do biura? No pewnie, że wróci do biura. Pewnie, że wróci do biura, moi drodzy. Zlecenie wykonania. Oj, dobra tam, chłopie. Okej, mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Tu mamy też to, mamy, tu mamy wszystko. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy. No i dobra. Moi drodzy, cóż ja więcej będę wam tu mówił? To jeszcze tylko lampy trzeba byłoby tu jemu wstawić, przynajmniej na tą chwilę. Ale myślę, że lada dzień przyjdą jakieś jeszcze inne zadania, ze względu na to, że mamy 11 poziom, a w sklepie niektóre rzeczy możemy kupić od 12 poziomu, od 13 poziomu na przykład. Tu jakieś jeszcze radia, nie radia, pierdoły. Ale moi drodzy, jest to ostatni odcinek z tego symulatora na moim kanale, przynajmniej na dzień dzisiejszy. I on się, że tak powiem, takim ładnym akcentem zakończymy sobie, no ładny, dla jednych ładnych, dla drugich nieładnym, nie? Ale takim akcentem zakończymy sobie, moi drodzy, ten ostatni odcineczek. Nie będę więcej już w to na razie grał, bo się nie nadaje, nie wiem, może gdzieś tam poza waszymi oczami jeszcze coś tam sobie tutaj naprawię, zobaczę. Ale w każdym bądź razie zobaczyliście, jak wygląda gierka. Jak się podobało, fajnie, jak się nie podobało, też fajnie. Wasza decyzja, każdy ma swoje zdanie, prawda, do nikogo do niczego nie można zmuszać, więc to jest tylko i wyłącznie wasza opinia. A co ja mogę wam więcej powiedzieć, moi drodzy? Mogę wam tylko pożyczyć miłego dzioneczka i trzymajcie się i do zobaczenia na innych seriach na moim kanale. Na razie, hej, hej.